Być może jesteś rodzicem dziecka, które nie widzi większego sensu w uczeniu się pisania wypowiedzi pisanych na języku polskim. Być może twoje dziecko nie potrafi zarządzać sobą w czasie i planować pracy tak, żeby zdążyć z projektem na czas. Być może twoje dziecko stresuje się przed wypowiadaniem publicznym, nie tylko na scenie, ale w ogóle kiedykolwiek zostanie poproszone o zdanie. Być może nie radzi sobie z odmową, może nie potrafi sformułować komunikatu asertywnego. Być może w ogóle nie potrafi przelać swoich myśli na papier, ale w jego głowie roją się marzenia, które czasami zostają zagłuszane przez to wszystko, co trzeba zrobić w szkole i nie ma czasu na to, aby realizować swoje pasje i obudzić to, co w nim drzemie. Jeżeli chociaż na jedno z tych pytań, twierdzeń odpowiadasz tak i myślisz sobie, że gdzieś tam w przestrzeni jest to twoje dziecko, to mam dla ciebie dobrą wiadomość. Otwieram e-klasę Fit Polski, trening kompetencji przyszłości. Fit Polski, czyli odchudzony Polski z tego, co jest zbędne, co nie przydaje nam się w życiu i co trochę niszczy i taki buduje negatywny PR dla języka polskiego w szkole. Będziemy zajmować się na warsztatach online tym, co przyda się twojemu dziecku w budowaniu stabilnej przyszłości już teraz. Będziemy tworzyli teksty, które będą publikowane kiedyś lub takie, żeby po prostu nauczył się napisać tekst na bloga. Będzie się uczył pisania takiego, aby kiedyś to ktoś chciał przeczytać i może zakupić ten produkt. Będzie tworzył reklamę, wywiad. Będzie się uczył przemawiać, komunikować asertywnie w pracy zdalnej z osobami, których nie zna. I to wszystko będzie tworzone w takiej atmosferze, aby jego motywacja wewnętrzna była cały czas odnawialna. Jeżeli jesteś zainteresowany kursem, proszę Cię, abyś przeczytał dokładnie opis. Podałam tam także teksty źródłowe, na których będziemy pracować. I czekam na Twoje dziecko i na to, abyśmy razem, wspólnie mogli uwolnić jego potencjał i zbudować wartość i myślenie jego o sobie, że zasługuje na to, aby spełniać swoje marzenia, a nie być zatrudniany kiedyś po to, aby realizować marzenia innych.